Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym unboxingu magazynu Pokémon Trenuj ze mną, wydanie specjalne, tym razem numer 4 na 2023, to już jest numer 4, chociaż mamy dopiero środek maja. No i w tym wydaniu specjalnym, który jest oczywiście większy niż zwykłe wydanie, mamy specjalne gadżety. Tych gadżetów jest dzisiaj wyjątkowo dużo, ponieważ są karty i są tak zwane surprise bagi, czyli takie zestawy z niespodzianką. My sobie oczywiście otworzymy jeden i zobaczymy, co jest w środku. A drugi magazyn oczywiście powędruje do was, tak więc zapraszam do oglądania tego filmu i do uczestnictwa w konkursie. Zobaczmy najpierw, co jest w tym jednym numerze. Ja sobie otworzę ten tutaj pierwszy z brzegu, z góry i zobaczymy, co znajduje się w środku, co znajdujemy w magazynie. Był wyjątkowo szybki unboxing. Więc w magazynie znajdujemy trzy rzeczy. Naklejki, które już ostatnio nawet były dołączone w takiej formie luźnej. One zawsze były tutaj przypięte, a oni od ostatniego czasu już robią w takiej luźnej formie. Tych naklejek jest zdecydowanie mniej, moim zdaniem. Szkoda, ja akurat lubię naklejki, ale rekompensowane jest to zestawem Silver Tempest, czyli fan packiem z trzema kartami, oraz Surprise Bagiem, który zawiera w sobie przypinkę, odbijającą się piłkę oraz jedną z 8 zestawów, czyli z 4 w sumie zestawów naklejek Puffy Stickers, czyli takich wybrzuszonych troszeczkę. Zaraz sobie otworzymy i zobaczymy te nagrody tutaj w środku. A co w magazynie? Magazyn jest wyjątkowo cienki. To jest takie moje pierwsze wrażenie. 19,99 za to wszystko. A w środku mamy oczywiście początek rysunkowy za projektur plakat z Eevee. Proszę bardzo, możecie zaprojektować plakat z Eevee. Co tu nie pasuje? W każdej sekcji jest jeden obrazek, który nie pasuje do pozostałych zaznaczek. No to możecie sprawdzić, na przykład tu są startery, tu brakuje elektrycznego, a resztę to już będziecie sami mogli odgadnąć. Którym trenerem jesteś? Albo możecie być jak Ash, albo jak Goh. Szczerze powiedziawszy, wolałbym być jak Ash, bo Ash w końcu przeszedł ligę. Potem mamy komiks z serii Pokémon Journeys, to już sobie będziecie mogli poczytać. Kto jest twoim kumplem w bitwie? Możecie sobie złożyć, to są takie te otwierane origami. Możecie sobie złożyć, zobaczyć, co jest waszym kumplem w bitwie. No i możecie sprawdzić, kto do was najbardziej pasuje. Super kwadraty, to jest jakaś kolejna gra, nie będziemy się teraz wdrażać. I plakaty, okej. Okay. Ja już mogę powiedzieć z góry, Toxtricity jest moim ulubionym Pokemonem, akurat w tej drugiej formie, w formie Amped Form. Natomiast plakat z Toxtricity jeszcze w formie takiej przygotowanej do walki, super. A tu mam plakat z Hatrim. Taki uśmiechnięty, wesoły, moim zdaniem też całkiem w porządku. I to mam wielki plakat z Cramorantem i z Pikachu. Też bardzo fajny, bo ten Pikachu jest taki, ma super minę. No plakat jest bardzo fajny w tym numerze. Potem dalsza część konkursu, przepraszam, nie konkursu, tylko komiksu. No i tu mamy mój ulubiony dział, dział z karcianką. Tym razem Fusion Strike Set już ho, ho, ho i dawno temu. Ale kolejne opisy czterech kart V tutaj widzę, więc fajnie, że ten dział karciankowy jest cały czas na topie. Niesamowity Arceus, nowe postaci. Tutaj widzę, że jest nawiązanie do gry Legends Arceus. Ostatnio w zestawach, w tych magazynach z wydaniem specjalnym jest dużo nawiązań właśnie do gier. Podoba mi się to. Legends Arceus wyszedł już ho, 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 też i dawno temu, ale to jest jedno z najfajniejszych gier, więc bardzo polecam. Recenzje możecie też znaleźć na serwisie WAW Pokémon. Zagadki, znajdowanie różnic. Snorlax poszukuje swoich... Aha, swojego Bonsly... Nie, to jest Bonsly? To nie jest Bonsly, to jest Munchlax. Bonsly to był ten od Sudowoodo. Potem zagadkowe, tutaj rysuneczki, oczywiście bardzo fajne. Możecie też chyba zobaczyć je na Instagramie magazynu. Pokemonowe dzieło, jest konkurs do zdobycia, proszę bardzo, zestaw kloksów Pokemon Mega Construct Squirtle, czyli konkurs też w magazynie. I Alakazam kontra Machamp. Ho, ho, ciekawy pojedynek. Kto według was wygra, Alakazam czy Machamp? Możecie napisać w komentarzu i każdy wasz komentarz z napisem, kto wygra, Alakazam lub Machamp, sprawi, że możecie zdobyć drugi numer magazynu, czyli dokładnie ten, ale dodatkowo gratis, wyjątkowo w tym filmie, możecie zdobyć jeszcze poprzedni numer magazynu, po który nie odezwał się zwycięzca, tak więc ten magazyn przechodzi do tego konkursu do zdobycia dwa magazyny, czyli numer trzeci i numer czwarty, wydanie specjalne, oczywiście ten tutaj z tym fajnym piórniczkiem, aż się naprawdę dziwię, że nikt nie chciał go odebrać. Tak więc idealnie, napiszcie, kto według was wygra, Alakazam czy Machamp, każdy komentarz się liczy, oczywiście obserwujcie kanał, jeżeli nie obserwujecie kanału, nie subskrybujecie kanału na YouTubie, no to wasze komentarze wtedy się nie liczą. Musi być subskrypcja oraz wystarczy ten jeden komentarz, czy Alakazam czy Machamp według was wygra. No i na końcu Pokédex.
I to tyle w tym wydaniu magazynu. 34 strony. Zobaczmy jeszcze teraz, jakie mamy gratisy. Oprócz tych naklejek mamy jeszcze surprise bag. Otwórzmy go od razu. Ja chyba powinienem mieć nożyczki. Tak będzie łatwiej. Przypinka z Charizardem. Pyk. O, jaka zabezpieczona. A, bo to jest taka na taki wcisk chyba. Tak jest, na takie wsunięcie tutaj, o. Fajnie, bo jest zabezpieczone, żeby nie było ostrych części. To mi się podoba, to jest bardzo pro takie bezpieczeństwo. Następnie piłka odbijająca, to otworzymy może teraz tą stronę, żeby dostać się do pozostałych gadżetów. To jest Premier Ball. No, odbija się. Fajne, takie trochę kauczukowate, fajne, tylko szkoda, że malusie jest, bo może bardzo łatwo uciec. I mamy naklejki. Eevee i Pikachu z Pichu. One są rzeczywiście takie wybrzuszone. Malusie też bardzo, ale bardzo fajne. No i zobaczmy jeszcze unboxing Fun Packa, co znajduje się w moim zestawie z trzema superkartami. Czy będzie coś złotego, czy nie. Oczywiście w Fun Packach raczej nie ma szansy, z tego co się orientuje, na zdobycie złotej karty, ale zobaczymy, co tam trafimy dzisiaj. Sandile, Beldum i Growlithe. Wszystko Silver Tempesta. Te trzy. Całkiem spoko karty. I to tyle. Przypominam o konkursie, w którym do zdobycia aż dwa magazyny teraz wyjątkowo. A ja się z Wami żegnam. Idę się leczyć dalej, ponieważ jestem w samym środku chorób, dlatego trochę mniej aktywności ostatnimi czasy. Ale to wszystko ode mnie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!